dwa okna po lewej stronie to była sypialnia, środkowe okno to była kuchnia, a to po prawej stronie to był nasz pokój stołowy, a tak naprawdę to był pokój, gdzie przesiadywał Krzysztof, gdzie grał na gitarze, gdzie uczył się grać na gitarze, gdzie spotykał się też z kolegami. Kompozytor. Klęczek. Pukamy. Rodzice nasi nie pochodzili ze Szczytna. Znaleźli się tutaj po wojnie dopiero, w 1945 roku. Mama była warszawianką rodowitą, tata z kolei pochodził z okolic Ostrołęki, a okres okupacji spędzili w Pułtusku i tam właśnie urodził się Krzysztof. W 1945 roku ojciec zaczął pracować na kolei, przyjechał na takie piękne jeziora, tutaj właśnie do Szczytna. Dzień dobry, moje nazwisko Klęczą. Tutaj mieszkaliśmy z rodzicami i z moim bratem Krzysztofem Klęczonym. Możemy wejść, zobaczyć, rozejrzeć. Tak, dziękuję pani za... No jest inaczej, jest inaczej. Tu wejście było, tak. Tutaj była kuchnia, tak. Kuchnia, tak. Tutaj mieliśmy kuchnię. A pani tutaj mieszka już dawno? 15 lat. 15 lat, tak? Aha, no to tak. Tak, bo myśmy tutaj mieszkali od... I tam było przejście do dużego pokoju. Tak, tam mieliśmy sypialnię. Tam mieliśmy... I tutaj była ściana. Tak, piec stał w tym samym miejscu. Tu był ten pokój stołowy nasz. Tutaj jak przyjeżdżał Krzysztof, to było jego królestwo. W tym pokoju, w którym nas wykwitły bzy, dla nas zegar mierzył czas i dla nas bił. Teraz mieszka inny ktoś, nawet nie wiem kto. Tak nam minął znajdę tu, już nie wróci ptaków śpiew wśród białych chmur. Choćbym szukał cały dzień, czekał całą noc, znów nam minął i tam była sypialnia. Sypialnia była duża, możemy tam wejść? Oj, zupełnie jest inaczej. Tutaj było wejście, te drzwi to było wejście na strych. I tutaj były drewniane schody na górę. Tam kiedyś właśnie Krzysztof tam mamie z czymś tam podpadł bardzo mocno. I mama go... Miejsce odizolowania, tak? Nie, bo parę razy był zamykany w domu, ale on potrafił sobie sam jakimś wytrychem otworzyć i wyjść.
Natomiast na strychu to już nie było takie proste, bo te drzwi miały skobel na zewnątrz, których on już nie mógł otworzyć. Go tam na strychu zamknęła. No i ja go wtedy wypuściłam, ale to też musieliśmy w tajemnicy robić, żeby mama się nie dowiedziała, więc przed przyjściem z pracy mamy, ja go z powrotem zamknęłam na tym strychu i dopiero go mama otworzyła. I nie wiedziała tak, że tak, to nie wiedziała, oswobodziłaś. Tak, nie wiedziała, że ja go oswobodziłam. Choćbym szukał cały dzień, czekał całą noc, znów na minął rok. Okres przedszkolny, szkolny, mieszkaliśmy na ulicy 3 Maja na Poddaszu i tam spędziliśmy swoje dzieciństwo, tam Krzysztof też spędził swoje najpiękniejsze, powiedziałabym, lata. Tam też uczył się na gitarze, na pierwszej gitarze grać i tam przebywał do matury. Pamiętam też, kiedy mama się skarżyła ojcu, jak już ojciec był w domu, że znów w szkole gra na gitarze i ojciec po niego chodził i groził mu, nie będzie z ciebie żaden muzyk. To też, także był bardzo konsekwentny w tym, co robi, bardzo uparty, jeśli chodzi o grę na instrumencie. No. No to jest to właśnie główne wejście. Do podstawówki, tak? Ale nie tylko do podstawówki. A tu pamiętasz, to się wtedy nazywała 11-latka. Tak. Pamiętam taki moment, jak mama tu właśnie na rogu pracowała i bardzo wcześnie wychodziliśmy z domu, jeszcze czasami szkoła była zamknięta. No to myśmy w dwójkę byli nieraz pierwsi w tej szkole. Nie wiem, czy tak kochaliśmy tą szkołę. Czy tak to było? No bo tak naprawdę to chodziliśmy razem. On w 60 roku zrobił maturę. Pamiętam na tych schodach takie zdjęcia. Się zdjęcia robiło pamiątkowe. Tak, pamiątkowe zdjęcia. Z nauczycielem. A ja do podstawowej szkoły tu chodziłam. Naprawdę szkoła średnia Krzysztofa jakby bardzo zmobilizowała koledzy i koleżanki, ponieważ bardzo często bywało się nad jeziorami, on bywał z kolegami, no i bardzo był takim człowiekiem kontaktowym, bardzo dobrze śpiewał, więc przy nim gromadziło się zaraz mnóstwo osób i ta gitara była mu potrzebna, żeby wszyscy razem chwytali ten śpiew, żeby wszyscy razem śpiewali. Tak naprawdę to on sam tutaj, ja nie znałam drugiej osoby, która by grała na gitarze. No tak, woda ta sama. Tutaj Krzysztof przychodził na wagary z kolegami, a nie tylko, bo i z nauczycielami przychodzili też do bazy porządkować sprzęt wodny. Tu też papieroski sobie po kryjomu popalał, pamiętasz? No, tak. Ale to było miejsce schadzy, prawda? To było miejsce spotkań kolegów. Tak. Właśnie tutaj w bazie. Kiedy wrócę tak do mazurskich miast, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. On z tym się nie afiszował, po prostu ćwiczył, pracował, poznawał tą muzykę. Dopiero późniejsze, prawda, lata pokazały, że ma talent, że jest zdolny, także potrafi muzyki nie tylko słuchać, ale prawda, i tworzyć.
i myśmy mu zazdrościli, tak. Oprócz tej przebojowości, bardzo takiej dużej upartości, miał jeszcze jedną cechę, był bardzo wbrew pozorom był bardzo nieśmiały i te początki na scenie, choć bardzo chciał grać w zespole, były dla niego bardzo trudne, bo on chował się za kolumnę. Trema go tak zżerała, że bał się, że palce będą drżały na strunach. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Sha la 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 ha ha ha. Sha la 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 ha ha. Szłaś przez skwer, z tyłu piew, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Sha la 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 a a a. Sha la 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 a a. Podobały mi się piosenki Krzysztofa Kęczona i Czerwonych Gitar, dlatego że są bardzo melodyjne i ja na przykład jestem bardzo ambitna i oni mają właśnie takie piosenki do zaśpiewania, żebym ja mogła się na przykład pokazać w nich. Te piosenki nigdy nie przeminą, że muzyka lat 60., 70. to jest taka muzyka, która będzie zawsze. Zależy nam, żeby ta wspaniała muzyka lat 60., 70. istniała, żeby była kultywowana również przez młodych artystów, młodych muzyków, którzy mogą wnieść do niej nowego ducha, ciekawe nowe aranżacje, instrumentacje. To dzięki nim ta muzyka na nowo jakby odżywa. Stąd organizujemy festiwal muzyki lat 60. i 70. imienia Krzysztofa Klęczona, jak również ten dzisiejszy koncert Baw się razem z nami podczas Dni Nocy Szczytna, podczas którego zostaną wykonane właśnie te utwory, jak również utwory naszego szczytnianina Krzysztofa Klęczona. Nikt na świecie nie wie, że się kochamy, wie. Nikt na świecie nie. Szczytno bardzo chlubi się postacią tego artysty i ja się nie dziwię. Te koncerty, które odbywają się zawsze w ramach Dni Szczytna i poświęcone są Klęczonowi, są tego dowodem. Młodzi wykonawcy, starsi śpiewają piosenki Krzysztofa i publiczność znakomicie je przyjmuje. Nie zestarzały się, chociaż od ich powstania minęło już wiele, wiele lat. A ja sądzę, że gdzieś tam wysoko, z wysoka Krzysztof na nas patrzy i też słucha tych wykonań i jest może dumny z tego, co my robimy dla niego, my żyjący dzisiaj i kultywujący tę twórczość i tę postać, bardzo nieszablonową i wspaniałą. Razem, a wciąż sami, co się stało z nami, to rodę tam rodę. Podzielony świat, raz na tysiąc nocy świat, świat ma złote oczy, pierwsza miłość wraca raz, raz na tysiąc par. Nic nas nie rozłączy.
ucieczka czas. Razem, a wciąż sami. Co się stało z nami? To nude sam brody, ty i ja. Podzielony świat. Krzysztof Klęczon to muzyk jakby nie swojego czasu. Zaczynał w latach 60., na początku lat 60. swoją drogę do kariery. I właśnie tutaj, w Szczytnie, grając na gitarze, którą sam skonstruował. Był to taki nieudolnie zrobiony instrument, ale później były lepsze gitary, coraz lepsze. Później był Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie, zespół Niebiesko-Czarni, pięciolinie, wreszcie czerwone gitary i trzy korony. Nikt tak nie grał na gitarze jak Klęczon w latach 60. i na początku lat 70. Jest taka piosenka, nie przejdziemy do historii z gitarami w rękach. To piosenka, która jakby stanowi artystyczne credo Klęczona. On przeszedł do historii, polskiej muzyki. Ja żałuję przede wszystkim tego, że nie ma go dzisiaj wśród nas, bo gdyby przez te wszystkie lata, kiedy jest nieobecny, on był wśród nas, tworzył, śpiewał, to polska muzyka rozrywkowa byłaby na pewno ciekawsza, bogatsza i trochę inna. Nie przejdziemy do historii, szumnie piosenka. Nie będziemy stali w gloi z gitarami w rękach. Okres amerykański to następny bardzo trudny okres Krzysztofa, bo on nie bardzo chciał tam grać już w tych klubach polskich. Tam po prostu się kompletnie nie realizował. Chciał zaniechać już gry w tych klubach. Chciał w ogóle wrócić do Polski. I z jednej strony było mu tam dobrze, bo standard życiowy miał znacznie wyższy niż w Polsce. Tam miał dom, miał samochody, ale nie miał tego, co miał tu. Nie miał jezior. Nie miał swoich przyjaciół, nie miał rodziny. Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi, iżby w spokoju Bożym wypoczął po męce. Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi, kładąc na moje oczy miłosierne ręce. Krzysztof za życia też stworzył jakąś już formę legendy swojej, która była kontynuowana aż do jego śmierci. Zdarzyło się tak, że życie jego zostało przerwane bardzo wcześnie i pozostawił coś, co na pewno pozostanie w sercach ludzi głębiej i dojrzalej niż to wszystko, czym jesteśmy otoczeni w tej chwili, w tej propagowanej muzyce naszych czasów. Muzyka Krzysztofa pozostanie dopóki duch tej muzyki będzie krążył z pokolenia na pokolenie. A tak na pewno będzie.